Witam bardzo, bardzo serdecznie, moim i waszym gościem jest Łukasz Wilde. Cześć Łukaszu. Witam Cię, Krzysztofie, witam wszystkich słuchających i oglądających. Łukasza nie widać, bo zdecydowaliśmy, że lepiej, żeby go było tylko słychać, chociaż to bardziej on zdecydował niż ja. A generalnie dziś, dziś będzie bardzo poważny temat i prawdopodobnie takich tematów będzie więcej, bo zgłasza się do mnie ostatnio coraz więcej ludzi, którzy. Proszę o pomoc w nagłośnieniu różnych rzeczy, które są dla nich ważne, ale których nagłośnienie jest też ważne bardzo mocno z interesu społecznego. Więc jak można komuś pomóc, przy okazji robiąc coś dobrego dla całego narodu. To oczywiście zawsze bardzo chętnie. Pamiętajcie, w opisie jest mail, co prawda biznesowy, ale jak jest coś ważnego, to mój go mi to przekazuje. Drodzy, On decyduje, co jest ważne, nie ja. Drodzy Państwo, Łukasz będzie osobą potencjalnie skrzywdzoną przez tak zwany CPK. Ja może, Łukaszu, jeśli pozwoli zrobię dwa zdania wprowadzenia, dobra? Bo nie każdy... Oczywiście. CPK, czyli to jest Centralny Port Komunikacyjny, to jest takie coś co już dożyło nas kosztować masę masę mas co już nas masę kasy kosztować a czego jeszcze nie ma chyba nawet na papierze co miało być już od bardzo bardzo dawna i nawet posłużyło w kampanii prezydenckiej na prezydenta Warszawy tam Patryk Jaki bardzo mocno chwytał za słówka Trzaskowskiego bo tam Trzaskowski rzucił tekstem, po co tam duże lotnisko, czy tam, po co tam centralny port komunikacyjny, skoro jest lotnisko w Berlinie, czy gdzieś, no i to bardzo mocno uderzało w strudy wyborców PiSu, także to już jest bardzo stara sprawa, jeszcze tego portu nie ma, a już spędza sens powiek całej masy ludzi, no bo gdzieś to lotnisko musi powstać, a żeby gdzieś to lotnisko mogło powstać, no to trzeba komuś zabrać ziemię. Oczywiście, można by zrobić tak, że się to ziemię kupi, i można by na przykład dać na tyle dobrą cenę, że ludzie sami siebie będą chcieli sprzedawać. Ale praktyka pokazuje, że raczej jest zabieranie, i to zabieranie nazywa się wywłaszczanie na cele społeczne. I to wywłaszczanie jest nie tylko na samolotnisko, ale również na przykład na dojazdówkę. Na przykład pod tory do kolei, która ma um, ludzi do tego portu um, dowozić i odwozić. I na wiele, wiele innych rzeczy. I cały pizm polega na tym, że w teorii takie wywłaszczenie na cele społeczne to nikomu nie robi problemu. No bo zapłacą ci za tą twoją ziemię i, no i kup, masz to kupić gdzieś indziej. Problem polega na tym, że to, co w teorii jest spoko, w praktyce często jest niespoko. Bo na przykład masz powiedzmy gospodarstwo 20 hektarów i ono jest ok, a zabiorą ci połowę tego gospodarstwa. I masz sobie kupić gdzieś drugą połowę tego gospodarstwa. Tylko, że gospodarstwo w jednym kawałku to zdecydowanie coś lepszego niż gospodarstwo w dwóch kawałkach, zwłaszcza jak ten drugi kawałek ma być na przykład 100 km dalej. Weź człowieku jeździ traktorem i, i to pole obrabiej. Albo na przykład masz duże gospodarstwo rolne i przez środek ci pierdzielną tory i nagle masz podzielone na pół to gospodarstwo. I teoretycznie no, co za problem tam tory w polu. No gorzej, jak ci przecięły to na pół i nie ma przejazdu. I teoretycznie to jest cały czas Twoje pole, które jest tam, nie wiem, 100 metrów dalej, znowu jest Twoje pole, ale jak sobie zobaczysz, ile jest dojazdu, to to jest na przykład 50 km, bo najbliższy przejazd jest 25 km w jedną stronę, potem trzeba wrócić i tak dalej, i tak dalej, prawda? I tu się zaczynają schody, i takich schodów jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. A ostatni oczywisty jest taki, że bardzo często jest tak, że. No, za te pieniądze, które Tobie zaproponują, a w zasadzie które Ci przybusowo wcisną za rzecz, którą Ci przybusowo zabiorą, no to nie da się realnie odtworzyć. I Na przykład zburzą Ci dom 200 metrów, 200 metrów kwadratowych, a realnie za to możesz sobie kupić dom 120 metrów. Przykładowo. No i też nikt nie wycenia wartości sentymentalnej. Jak Ci zburzą dom rodzinny, a, a potem każą ci sobie za to kupić jakiś dom, do którego ty w ogóle nie masz emocji, to szlak człowieka trafia, a za te emocje nikt nie płaci. I to jest tylko tak w wielkim, 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 gigantycznym skrócie, żebyście zrozumieli, że to nie jest tak, że Łukasz histeryzuje, że chce przeszkadzać, tylko dlatego, że rzeczywiście jest problem, bo można to zrobić takie rzeczy po ludzku, także człowiek będzie nawet Zadowolony, a można to zrobić siłowo, bez głowy, na łapu-capu i także ludzie są niezadowoleni. Łukasz jest jednym z ludzi, których potencjalnie budowa CPK może skrzywdzić. Nie ze względu na to, że zabiorą mu potencjalnie nieruchomości pod yy, sam port, tylko w związku z koleją. Ale czy ci zabiorą w związku z koleją, czy z portem, mniej więcej na to samo wychodzi. I Łukasz stara się sprawę nagłaśniać. No i ja mówię Łukaszu, nagłaśniaj, oddaję tobie głos. Dziękuję bardzo Krzysztofie. Tak po prawdzie to zawarłeś w swoim wstępie całe klub problemu. Dziękuję. Zobaczcie, w 6 minut dałem Boję się, bo, bo się, że no nie rozwinę jakoś bardzo tego tematu, ale postaram się to zrobić. Bo tak jak Krzysztof powiedział, to nie jest tylko problem mój tu lokalny, ale jest to problem gmin sąsiadujących, miast sąsiadujących, tak naprawdę całego terenu Polski w obszarach, gdzie inwestycja CPK oraz inwestycje towarzyszące, bo tak to się nazywa, czyli towarzyszące pod tytułem KDP, czyli Kolej Dużych Prędkości, yy, będzie miała miejsce. A szacunkowo jest to no, ponad 50 tysięcy ludzi. Mówię samych jakby właścicieli nieruchomości, bo wiadomo, że... Rodzina jest kilkuosobowa, więc to można przeliczać na dużo większe. Setki tysięcy ludzi. Tak, tak. Tak, także no, nie wnikając w szczegóły, znajdujemy się w sytuacji, gdzie ktoś z buciorami wchodzi w naszą spokojną miejscowość. Yy, wygląda tak, że nakreślono flamastrem na mapie przebieg linii kolejowej, bez patrzenia na sens ekonomiczny, ekologiczny czy społeczny. I tak w przypadku tych dwóch pierwszych, mimo argumentów przeciwnych, dobrze wiemy, że rządzący zrobią to, co będą chcieli. Przepraszam, czy mogę cię e... przerwać na chwilę? I jasne, oczywiście. Główny argument, że tylko dlatego, że coś jest bez sensu, to wcale nie znaczy, że politycy tego nie zrobią. Drodzy Państwo, jest sobie takie miasto jak Warszawa. Może słyszeliście, stolica Polski. I na tej, w tej Warszawie są południowe dzielnice Ursydów i Wiladów. Drodzy Państwo, jakieś 30 lat temu, gruchnęła informacja, że politycy wymyślili sobie zrobienie obwodnicy Warszawy, czyli czegoś, co z definicji powinno iść pod miastem, przez miasto, i że puszczą to przez środek dzielnic Ursydów i Wiladów. Wszyscy mówili bez sensu, bez sensu, bez sensu, a ta obwodnica przez Warszawę, przez środek tych dzielnic powstała, drodzy państwo. Jest. Niedawno otworzyli Tudel, drodzy Państwo, i co bardzo ciekawe, otworzyli tudel, do którego są takie wieże, wieże, którymi te spaliny z tego tudelu mogą wychodzić na powierzchnię, i tam są miejsca na filtry. Wszystko zbudowali ciężka kasa na to poszła, ale filtrów nie będzie. Nie będzie. Bo na filtry nie ma kasy. I drodzy Państwo, Warszawa jest takim miastem, gdzie przez dużą część roku nie wolno używać buchawy do liści i palić grilla ze względu na jakość powietrza, ale. Filtry z wyziewów z autostrady, którą puścili przez miasto w ramach obwodnicy, formalnie nazywają drogą szybkiego ruchu, to tam już nie. No bo wiecie, jak jest uciążliwość dla człowieka, bo nie może rozpalić grilla no to wtedy powietrze się liczy. Ale jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiałaby przebecelować parę złotych na filtry, to wtedy już jakość powietrza nie ma znaczenia. To tak, żeby podkreślić, że tylko dlatego, że coś jest bez sensu, to wcale nie znaczy, że tego nie zrobią. A też komunikacyjne, więc bardzo, bardzo podobny przypadek. Oddaję Ci głos. Sorry za wtrątkę. No to tak właśnie, Krzysztofie, powiedziałeś. No, to się sprowadza do tego, że łatwo się wydaje nie swoje pieniądze y, lub pieniądze pożyczone, no bo też nie oni te pieniądze będą musieli oddać, tylko my. Pytanie, czy będziemy w stanie te pieniądze oddać, a jeżeli nie, to komu będziemy musieli oddać cel inwestycji? No ale to może tak bardziej na teorii spiskowej by się nadawało, nie? Nie to żadna teoria. U kogo, no, u kogo ja. Ziemia jest zadłużona? Nie? Przecież nie u Barsa. Jest bardzo wąska grupa y, instytucji, która kontroluje jeszcze węższa grupa ludzi, którzy de facto zarządzają długiem świata. To jest fakt, a nie żadna teoria. No to się zgadza, tak. To, Ale Pozidujmy, chciałem być delikatny. Tak. <laughs> e, więc tak, no, dodatkowo ignoruje się istniejące prawo, zmieniając je lub pod, pod, podważając spec ustawami. Takim przykładem jest Śląski Ogród Botaniczny, który zgodnie z prawem, dokładnie to chodzi o artykuł 61 ustęp 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, ten wspomniany ogród jest podlega ochronie i w związku z tym w jego sąsiedztwie zarówno na jego terenie jak i w jego otulinie nie mogą powstawać powstawać nie może infrastruktura wpływająca negatywnie na ten obszar a mimo to jedna z linii bo wariantów jest kilka kilka wariantów nam przedstawiono jeden z wariantów przebiega przez ogród botaniczny no więc to pokazuje że co z tego że nie można jak można no właśnie, ale to, co Państwo, to też jest już standardem w naszym kraju, że świat staje na głowie. Tutaj są specustawy, ustawy, które uchylają ustawy. To paradoksalnie jeszcze jest nawet w miarę zgodne z teorią porządku prawnego. Pamiętajmy, że my żyjemy w świecie, w którym rozporządzeniem uchyla się prawo rangi konstytucyjnej. Na przykład, rozporządzenie wychodzi jakiś pan, który nie wiadomo, czy mówi swoim głosem, czy jakiegoś syntezatora i, i podważa swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, mówiąc: Takie, 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 takiej firmy nie mogą działać, bo ja tak powiedziałem. Do widzenia. Można? No nie można, ale to się dzieje. No więc właśnie to widzimy tak naprawdę na co dzień. To, czego nie widzimy, to aspektu społecznego tych wszystkich decyzji i poznajemy go dopiero, gdy bezpośrednio nas dotyczy. Tak jest najczęściej, a to błąd, bo, bo dzisiaj tak naprawdę my, a jutro ktoś inny. Także w tym konkretnym aspekcie powinniśmy być wszyscy uświadomieni. Co nam grozi, i powinniśmy działać ramię w ramię. Dokładnie tak. I dlatego pomagam Ci nagłośnić ten temat. Drodzy Państwo, ja przypomnę tylko tak bardzo, bardzo leciutko: teraz rząd szuka miliona miejsc dla uchodźców z Ukrainy. To, że tam formalnie Putin się cofnął, wcale nie znaczy, że za chwilę czegoś nie zrobi albo czegoś nie powiedzą, że zrobił i ci uchodźcy przyjdą. I pamiętacie, niedawno był spis powszechny i tam pytali de facto, czy mieszkacie we wszystkich swoich nieruchomościach, tak, bez jakiegokolwiek związku. E, też może, a dokwaterowywanie ludziom ludzi, no to przecież jeszcze kilkadziesiąt lat temu było standardem, prawda? A PiS bardzo mocno ma powinowactwo do prl -u. Halo? Zgadza się. A Zgadza powiedz się. mi tak, czy oni, y, bo przedstawili wam kilka wariantów, jak to może iść, prawda? Tak. Czy oni starają się wywłaszczyć pod każdy ten wariant, czy dopiero wybiorą wariant i potem będą wywłaszczać? Nie, dopiero będą wybierać wariant. Dopiero be... Także to nie jest tak, że robią sobie na zapas, tylko tu przynajmniej w tym konkretnym aspekcie, dopiero jak zapadnie decyzja umiejscowienia. W tym przypadku linii kolejowej, dopiero wtedy zacznie się proces wywłaszczeń. No to to i tak jest lepiej, bo w przypadku samego lotniska, przynajmniej takie informacje przedostały się do mediów, mieli kilka mm, wersji, gdzie to dokładnie będzie, i chcieli wywłaszczyć pod wszystkie te wersje. Co jest o tyle ciekawe, że wiecie, jak na przykład są dwie wersje, i wywłaszcza pod oba, to na jednym postawią lotnisko, a na drugim można stawiać hotele i inne tego typu rzeczy. I wywłaszczenie może być tylko na cel publiczny. Czyli o ile wywłaszczyć na lotnisko wolno, o tyle wywłaszczyć na hotel pod lotniskiem już nie wolno. I także tutaj była taka bardzo mocna sztuczka magiczka, bardzo wredna, no bo pod hotel to już powinno się kupić siebie na zasadach komercyjnych. A wiadome jest, że jak na przykład powstanie lotnisko, to część ludzi straci. Bo na przykład będzie w strefie oddziaływania lotniska i będzie miało takie co rado i się nie da spać e, lub, lub coś podobnego, e, a już zwłaszcza przy otwartym oknie, ale część zyska. Bo nie będą mu podchodzić, nie będą mu hałasować, a na przykład będą świetne miejsca pod inwestycje, pod hotele, restauracje, jakiś aquapark, tego typu rzeczy. No i cały pit polega na tym, że ci, którzy stracą, to nie wcale nie jest takie do końca pewne, czy im za to oddadzą, natomiast jest, wydaje się, kombinatoryka alpejska, żeby tym, którzy zyskają, to zabrać. Bo po co oni mają zyskiwać? To niedobre, jest lepiej, żeby ktoś inny zyskał. No tak, to, 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 to wynika jakby bezpośrednio ze zmian, które są procedowane w, pewne, w pewnej ustawie, ale to o tym za chwilę opowiem. Mm -hmm. A mów prosto, nawet Właści... nazwij tą ustawę, jeśli chcesz. Znaczy, z tego co pamiętam, to to jest ustawa o zarządzaniu nieruchomościami. Generalnie chodzi o projekt ustawy, o zmianie do ustawy właśnie o zarządzaniu nieruchomościami. No, ale to za chwilę. Dobra, mów, jest... już Ci się nie będzie. Ciąg, tak cię Ciąg przyczynowo skutkowy. Przepraszam, że Ci się tak wcina. Mów. Ja bym chciał na, na wstęp, znaczy to już może trochę dalszy wstęp, ale y, podkreślić bardzo ważną rzecz, że my nie protestujemy przeciwko rozwojowi, bo to się nam zarzuca. To jest taki podstawowy argument. Jeżeli jesteś przeciwko kolei, y, czy tam lotnictwu, no to jesteś szurem, foliarzem i nie wiadomo kim jeszcze. My nie jesteśmy przeciwko postępowi, nie jesteśmy przeciwko kolei, ani, ani przeciwko y, y, lotnictwu. No tak. Nie na, nie, no to tutaj. To, to oczywiste. Tak samo tutaj sprawa, jak tak, sprawdza. Tutaj... nie byli przeciwko komunikacji, tylko nie chcieli mieć u, u autostrady pod nosem. No. To, to oczywiste. Dokładnie tak. Także to chciałbym podkreślić, bo nie, czasem się to nam zarzuca, a to jest dalekie od prawdy. Więc y, zaczynając od początku, bo y, ważną kwestią y, w przypadku całej tej, tej sytuacji jest to, że CPK nas o niczym nie informuje. To znaczy informuje nas w sposób tyle, ile musi, ale bez jakiejś takiej próby dotarcia do potencjalnych zainteresowanych. Przykładem na przykład jest mój sąsiad, który jest w trakcie wykańczenia domu. I tak pewnego dnia, bo akurat ja byłem no, no w ogrodzie, zagadałem do niego, on wtedy stał na drabinie i przygotowywał instalację pod kamerę. I teraz z perspektywy czasu wiem, że y, mogłem poczekać z tą informacją, aż zejdzie z tej drabiny, bo jak mu powiedziałem o tym, gdzie przebiega jeden z wariantów y, y, linii kolejowej, to niemal z tej drabiny spadł. Był tak nieświadomy tego, co go czeka. Także jest to idealny przykład tego, że ta informacja, która tak naprawdę powinna dotrzeć do wszystkich zainteresowanych, do nich nie dociera. Dokładnie. To jest bardzo ważna kwestia. No, jak cię mają wywłaszczyć, to raczej nie opłaca się nic inwestować. A ci biedni ludzie nie, tak naprawdę nie wiedzą, czy będą wywłaszczeni, czy nie będą. Albo czy nagle się okaże, że fajne miejsce, w którym mieszkają, nie zmieni się w miejsce niefajne. Drodzy Państwo, ja kiedyś mieszkałem przy linii tramwajowej. Proszę mi uwierzyć, mieszkanie w bloku przy tramwaju to jest koszmar. Tam się nie da spać. Po prostu to tam się trzęsie, hałasuje, to jest okropne. I to jest linia tramwajowa w mieście. A teraz wyobraźcie sobie, że wasz dom, który stał sobie w cichej, spokojnej okolicy, nagle zaczyna stać na przykład 150 metrów od kolei szybkiej prędkości. Gwarantuję wam, że zmieni się mieszkanie w nim w koszmar. Tak, po prostu. Bo będą wam frufru fru robiły te pociągi, a dom się będzie trząsł. Nie? No dokładnie tak może być. I w tym momencie te niewywłaszczenie może być jeszcze większym koszmarem niż wywłaszczenie. Zgadza się. Także ta... No i tu, nale tu należy stwierdzić jedną rzecz, że prawdopodobnie ten brak informowania jest celowy, ponieważ jeżeli ktoś jest nieświadomy pewnych rzeczy, to potem też nie bierze udziału w konsultacjach społecznych, które mają jakby mieć w teorii. Podstawowe przełożenie na to, czy inwestycja powstanie, czy nie. Dobrze wiemy, że tak nie jest, bo konsultacje są tylko po to, żeby ludzie mogli się wypowiedzieć. No ale nawet, nawet dla... konsultacje społeczne dzisiaj to też jest fikcja, bo cza czasem Facebook sobie jakąś organizację, która tylko z nazwy kogoś reprezentuje, powiedzą, że odbędą Też tak może być. Natomiast no, my na to nie pozwolimy. <grych> Teraz tak. No to. Tak, jak wspomniałem, konsultacje społeczne. Akurat ten aspekt braku informowania przez CPK jest spotęgowany tym, że planowane na pierwszego, jeżeli dobrze pamiętam, pierwszego lutego tego roku konsultacje społeczne zostały odwołane. O! Z powodów, z powodów oczywistych. No w sensie, że, że COVID? No, sa, no tak, sanitarnych, tak. obostrzeń i, i itp. Także, no... Nie wie, tak naprawdę teraz tak, nie wiemy kiedy odbędą się następne konsultacje, a mogę założyć z pewną, z pewną stanowczością, że w międzyczasie pozostałe pro, y, y, sprawy będą nadal procedowane. No więc jak oni procedując dalej kwestie planowania, gdzie ma być przebieg danej trasy, jak oni mają potem w krótszym czasie uwzględnić nasze ewentualne, nasze ewentualne sprzeciw? No to potwierdza temu tezie, że no nie będą uwzględnione te nie będzie uwzględnione nasze zdania. No tak, że decyzja zapadnie i tak będzie, a reszta będzie tylko formalnością. Dokładnie tak. Tego się obawiamy. Dlatego, dlatego nie tylko czekamy na konsultacje społeczne, ale wyrażamy nasz sprzeciw lokalnie, no po prostu protestując. A jakbyś. Myśl... A, a co wy proponujecie? No bo... W ogóle nie wiem, wy nie chcecie tego CPK, czy chcecie te CPK? Jakie jest Wasze stanowisko? Znaczy, Krzysztofie, tutaj to, jest, to nie jest łatwy temat tak naprawdę, bo gdyby przeanalizować słuszność całej inwestycji, jaką jest CPK i inwestycje towarzyszące, no to ten sens finansowy tej całej inwestycji jest dość słaby. No więc tu się pojawia pytanie, czy to jest nam wszystkim potrzebne? Czy wyrzucenie miliardów bądź setek miliardów, to bardziej w setki miliardów pójdzie, pieniędzy jest uzasadnione? I tutaj trzeba dodać, że o ile na początku były pewne wątpliwości, czy to się zepnie, chociażby dlatego, że mamy sporo takich lokalnych lotnisk, które są lotniskami widmo albo prawie widmo, to teraz jeszcze dochodzi. Do tego to, a lokalne to nie mówię, że lokalne w centralnym to jest coś podobnego, tylko że i tu i tu politycy że się tak wyrażę, baczali palce, a jest taka zasada, że tylko dlatego, że, że po prostu polityk jest w stanie spierdzielić wszystko, co się fizycznie da spierdzielić. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi taka kwestia, że mam takie wrażenie, że za sprawą pandemii, yy, branża lotnicza jest bardzo mocno w odwrocie. Ilość lotów generalnie spada. Nie wiadomo do jakiego poziomu to powróci i kiedy. Bo nawet gdyby zrezygnowano z tych szaleństw, to trzeba pamiętać, że Unia Europejska sama z siebie stwierdziła, że latanie to niedobra, jest i ludzie powinni mniej latać. I to jest fakt. A poza tym, <laughs> ludzie, jak przez kilka lat nie latają, to się odzwyczają od tego latania. Więc generalnie rynek się bardzo zmniejszył. I nie wiadomo, jak, czy się potem powiększy, jak bardzo. Więc jeśli wtedy to było wątpliwe ekonomiczne, to teraz jest to wątpliwe ekonomicznie jeszcze bardziej. A co podnosi nikt. Co podnosi nikt? i powiem tak, ja tego na razie nie podnoszę, natomiast zwracam uwagę, że nie zostało to policzone. Bardzo mocno szukałem przed tym nagraniem jakichś poważnych wyliczeń ekonomicznych, tak jak, tak zwanego biznes planu. Wiecie, drodzy państwo, jak nie wiem, chcesz założyć budkę z goframi, to robisz biznes plan. I robisz wariant pesymistyczny, optymistyczny, taki wypośrodkowany, po prostu liczysz, jakie masz szanse na tym zarobić. I to jest taki pod budkę z goframi, to jest taki spory plik stron z różnymi wykresami analizami. Tutaj, jeśli to zrobiono, to jest to na zasadzie trochę takiej jak ten szef Pierdla w filmie Killer. Wiem, ale nie powiem. Mam biznesplan, ale wam nie pokażę. A mi się wydaje, że biorąc pod uwagę, że to są nasze pieniądze, to powinno się nam to pokazać. Żebyśmy mogli sobie zweryfikować, czy to jest realne, czy jeden z drugim politykiem sobie po prostu coś zrobił, tak? Wymyślił. No, drodzy Państwo, no. <słuch> Jak to ktoś kiedyś no, powiedział, dokud? Polska jest potęgą w gadaniu o tym, że będziemy mieli elektrownię atomową. I chyba nie będziemy mieli, bo się Sasi za to wziął. I jeszcze od Amerykanów. Więc zobaczycie, że, ben, że będą wiecznie nam robić łachę, yy, że będą robić dalej, i za to żądać jakichś politycznych ustępstw. Ale przepraszam, oddaję Ci głos. Sorry, że tak przerywam. No nie, Krzysztofie, ale, ale jest tak, jak mówisz, no bo cóż dodać. Dodawaj, no bo zaraz mi ludzie powiedzą, że, że to nie, nie wywiad z tobą, nie rozmowa z tobą, tylko ja, ja się produkuję, a ty słuchasz. góry przepraszam. E... Jak, tak macie ochotę powiedzieć. E... Kolejny ciekawy, że tak powiem, element, lekceważenia przez CPK mieszkańców, to fakt, moim zdaniem, nie tylko moim, zatajenia informacji o przystanku w przebiegu jednej z linii. Jak to statku? a to nie powinno być tak, że one będą bezpośrednio z tych miejsc typu Warszawa, tam, czy tam Kraków i wieś tam ludzi? Yy, generalnie tak. Tylko z racji tego, że to ma być kolej dużych prędkości, to tych przystanków nie może być nadziubdziane na trasie, ponieważ pociąg nie będzie w stanie się rozpędzić do tych docelowych 250 km na godzinę. No ale wiesz, tam po drodze jakaś posładka może mieszkać, wiesz, tam przystadek we Włoszczowej się kładzie. No, musisz zrozumieć. Ja sobie jaja robię. By, dlatego, tak, że... to się... się to zrozumieć. Dlatego zapytaliśmy. <laughs> dlatego zapytaliśmy CPK podczas rozmowy telefonicznej, co w tym miejscu ma być. Ponieważ no, to miejsce różniło się od, od innych przebiegów, ponieważ tak w normalnych przebiegach były dwie kreski narysowane, gdzie każda kreska symbolizuje dwa tory, czyli cztery tory w przebiegu. Tak w tym konkretnym miejscu tych torów miałoby być osiem. O! O! No i zadaliśmy pytanie do CPK, co tam ma być, sugerując, że według naszych podejrzeń, bo mamy osoby, które są z branży, więc podpowiedziały nam, że najprawdopodobniej, najprawdopodobniej tam jest planowane centrum przeładunkowe, tak zwany terminal intermodalny, to się tak fachowo nazywa. Na co CPK, przedstawiciel CPK, powiedział, że nie, nie, tam jest, tam jest tylko planowany przystanek pasażerski. No to pierwsza rzecz. Dlaczego ten w ogóle nie ma informacji na ten temat? Przesyła nam się jakieś mapki, z których my mamy sobie wywnioskować, co będzie w danym miejscu, gdzie obowiązek powinien spoczywać na inwestorze. On nam mówi, trasa przebiegnie tędy i tu będziecie mieć przystanek. A takiej informacji nie było. No więc stąd właśnie był telefon do, do CPK z prośbą o wyjaśnienie. Zapewniono nas, że tam ma być tylko przystanek pasażerski. I poprosiliśmy, czy w takim razie mogą nam tą, tą informację dać na piśmie. Oczywiście tak. Proszę nam wysłać zapytanie, my się ustosunkujemy. No więc zapytanie zostało wysłane przez naszą radną. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. <laughs> A to nie jest tak, że oni mają ustawowo ileś tam dwa tygodnie czy 20 dni? No to z tego, co się <laughs> orientuję, to już te 21 dni minęło. Aha. Poza tym, no, szanujmy się, no, jeżeli y, panna mówi przez telefo rozmowie telefonicznej, że nie ma problemu, że odpisze, no to co za problem, od razu odpisać. No ale to już tak na marginesie. Mają te swoje ustawowe 21 dni, i z tego co, jeżeli dobrze liczę, to one już minęły. A to teraz trzeba zrobić tak. skargę na bezczynność, chyba? Czy coś takiego? Tak, chyba tak to by musiało zostać rozwiązane. To będę chciał podpowiedzieć naszej Pani Radnej. Pewnie już to takie kroki podjęła, ale to lepiej się przypomnieć. niż Nie zapomnieć. pamiętam, czy się dokładnie tak nazywa. Wiesz, ja już, że się tak wyrażę, od lat zajmuję się innymi rzeczami, a to tak trochę rdzewieje. Ale pamiętam, że coś podobnego się robiło. No i co? czy oni robią z wami takiego ping czyli żebyś, żeby nic wam nie powiedzieć i żeby was postawić przed faktem dokonanym. Dobrze zrozumiałem? No, no tak, no traktują nas tak naprawdę jak idiotów, no bo jeżeli w całym przebiegu są cztery tory na ruch pasażerski, gdzie się mówi, że co 15 minut będzie kursował pociąg, ja się nie znam na kolejnictwie. Ale mnie się wydaje, to że wystarczy, wystarczy po jednym torze w każdą z stron. My mamy cztery. Tu nagle pojawia się osiem. No to nie wierzę, że to będzie tylko ruch pasażerski, ale dodatkowo będzie to ruch towarowy. No, a, to to... a to też zupełnie zmienia odbiór inwestycji. Bo, no dobra, no nie będę mówić, że ktoś się zgodzi na ruch pasażerski, ale jak już będzie towarowy, to już nie. No tak może być. Także powinniśmy być o tym poinformowani od A z, do Z. Ale to nawet nie tylko o to chodzi. To ma być. Yy, pociągi towarowe, jak będą jeździć Wam towarowe, to będziecie mieli po prostu większy ruch. To... Większy ruch. Jeżeli to ma być centrum przeładunkowe, to to się wiąże z infrastrukturą drogową, która musi nowo powstałą. To też wpływa na większą degradację yy, yy, dróg. Także to są naczynia połączone. Tego się nie da robić niezależnie. Tak, bo raczej taki centrum przeładunku to raczej nie jest z pociągu na pociąg, tylko to jest raczej z pociągu na przykład na tiry. Poza tym, do no tam jakaś baza powstanie. To, to w tej okolicy to już dopiero będzie ciężko mieszkać. Tak, dodatkowo się to bardzo ładnie wpisuje w plany. To są stare plany, no ale jednak gdzieś tam są uwzględniane w nowych, w nowych planach. Autostrada A4 BIS. Jedna z wariantów, jeden z wariantów tej autostrady A4 BIS przebiega mniej więcej. Wiadomo, że to też jest flamastrem na mapie narysowane, nie ma tam jeszcze rysunków technicznych, jakby to faktycznie tam miało iść, ale przebiega w okolicy tego centrum przeładunkowego. No dodając te dwie kropki, no to nie wydaje mi się, żeby to był tylko przystanek. No też mi się nie wydaje. Raczej będziecie żyć za chwilę w bardzo nieciekawej okolicy. Oby nie. Oby nie, ale to widmo na, nad nami wisi. I jeszcze raz podkreślę, to nie chodzi o to, że, że yy, ktoś jest przeciwko czemuś, tylko chodzi o to, że jak się komuś coś zniszczy albo pogorszy, to wypadałoby za to uczciwie zapłacić, a wcześniej mu o tym powiedzieć, żeby ten ktoś mógł wcześniej jakoś działać, tak. Jest zasadnicza różnica między sytuacją, że gdzie na przykład masz 30-letni dom i się dowiesz, że za 5 lat tutaj będą się wywłaszczać, więc stwierdzasz, no dobra, to ja już go nie remontuję, tylko po prostu już się gdzieś przeprowadzę, a zupełnie co innego, jak włożysz kupę pieniędzy i energii w remont, masz igiełka i ci mówią, wie pan co, za pół roku to padło to zburzymy, bo tak. Ale już wiedzieliśmy od 5 lat, ale panu nie powiedzieliśmy. No bo nie chcieliśmy pada denerwować albo bo nam się nie chciało. No, zgadza się. To, to jest właśnie element, który nas najbardziej martwi, bo tak jak na wstępie mówiłem, ten aspekt ekonomiczny i y, ekologiczny, który jest bardzo ważny, tego nie należy pomijać, y, tak nas bezpośrednio będzie dotyczyć, jeżeli już dojdzie do wywłaszczeń, to nas be, bezpośrednio do, dotyczyć właśnie ten aspekt społeczny, czyli y, pod konieczności porzucenia swoich domów, z powodu tej inwestycji. I teraz, Krzysztofie, jak myślisz, czy inwestor, będący jednocześnie ustawodawcą, powinien zmieniać ustawę traktującą o odszkodowaniach i wywłaszczeniach? Oczywiście, że nie powinien, ale to zrobi, ale I tak będzie mówił, dzieje. że inwestorem jest rząd, a ustawodawcą jest parlament, i że to zupełnie nie o to chodzi samo. I co z tego, że są z jednej partii i jeden facet nimi rządzi? Nie, to, to zupełnie co innego. No więc właśnie, to jest czysty. Konflikt interesów, ale widocznie, widocznie tym u góry to nie przeszkadza. No straszne ty. No i teraz tak. No i właśnie w tym aspekcie chciałbym się oprzeć o, o analizę wykonaną przez pana Mirosława Ochojskiego z portalu Inlegis, y, który jest jednocześnie, znaczy portal jest Inlegis, bo to że tak powiem na tej stronie znalazłem analizę. Y, natomiast pan y, Mirosow Ochojski jest z y, 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 oj, wyleciał mi teraz wyraz z głowy. No, mniejsza z tym. On przeprowadził analizę tych proponowanych zmian w ustawie. I pierwsza rzecz. Zniesienie zasady korzyści. O. To znaczy do, te, do tej pory było tak, że y, jeżeli wartość nieruchomości była wyższa niż cel wywłaszczenia, to wtedy przyznawano odszkodowanie w oparciu o wartość nieruchomości. Natomiast w przypadku, gdy Cel wywłaszczenia powodował wzrost korzyści finansowych. To wybierano y, ten wariant y, y, obliczenia odszkodowania w oparciu o celowość. Teraz tego ma nie być. O, czyli bez względu, bez względu na to, czy to będzie na kolej, czy to będzie na port lotniczy, który jest, no, ma dużo wyższą wartość y, ekonomiczną niż y, pole uprawne, chociaż można na to różnie patrzeć no to to nie będzie brane pod uwagę. Czyli zapłacasz za tak. tą mniejszą wartość. Tak. I teraz tak, ustawodawca tłumaczy to, w, znaczy zmiany, w zmianach upatruje oszczędność dla skarbu państwa. A to jest oczywiste, tak dla... że to jest oszczędność, to tak. wam nie zapłaci, tylko że to jest nieuczciwe chyba. Tak, i to jest dla... Taki przykład został podany, że dla nabywanych 200 hektarów gruntów rolnych oszczędność dla Skarbu Państwa ma wynieść 386 milionów ponad. I teraz autor, autor tego opracowania analizując to i przekładając to na, na powierzchnię, która miałaby być wywłaszczona pod same, sam port lotniczy, centralny port lotniczy, to przy tym przeliczniku by wychodziło, że to jest oszczędność dla Skarbu Państwa kilkanaście miliardów złotych. Tylko tu dochodzi do pewnego kuriozum, bo skarb państwa, czyli budżet to jest nasz budżet. Czyli my do budżetu odprowadzamy podatki, a dodatkowo osoby wywłaszczane jeszcze poniosą stratę, czyli jakby dodatkowy podatek zapłaciły. No. Takie troszkę to... Takie co najmniej śmieszne to jest. Bo za tym rząd generalnie to ma pieniądze dla wszystkich dookoła, a tutaj dla ludziom, którym chce zabrać nieba. I to takie trochę tak. niefajne. Bo dla wszystkich są. No. Nawet dla dużych korporacji zagranicznych, które prawie tu nie płacą podatków za to, żeby nie pracowały. Tak. No, dodatkowy element y, zmian w ustawie to jest wycena nieruchomości mieszkalnych. I zmiany w ustawie w tym temacie w uzasadnieniu przedstawione są wyłącznie jako korzyści dla mieszkańca. O. I teraz tak, i zgodnie z brzmieniem punktu drugiego ustęp pierwszy artykułu 134 a wspomnianej ustawy, wysokość odszkodowania w przypadku nieruchomości lokalnej określa się jako wartość rynkową nieruchomości. To stwierdzenie bezpośrednio narzuca rzecoznawcom majątkowy sposób wyceny, wykluczając wycenę kosztową prowadzącą do uzyskania wartości odtworzeniowej. A to jest tak naprawdę największy ból tych zmian, ponieważ wartość yy, yy, Proponowane, proponowane odszkodowanie w wysokości wartości yy, rynkowej nieruchomości ma, ma tak naprawdę pozwolić tylko na kupienie innej nieruchomości o podobnej wartości. A nie o, pod, a nie, o podobnej wartości, a nie o mm, podobnej użyteczności. Podobne, tak, i standardzie. Tak, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Przykładowo, masz gospodarstwo rolne, powiedzmy 22 hektary. Przepraszam. 62 hektary będzie mi łatwiej powiedzieć, i zabiorą ci 2 hektary przez środek. Wtedy nie, nie i wtedy powiedzą: Zabraliśmy ci 2 hektary, one są warte tyle i tyle, tyle ci płacimy. Tyle, że przez to, że ci zabrali te 2 hektary, to odcieli od Twojego gospodarstwa 30 hektarów, więc wartość Całej twojej gospodarki spadła o dużo więcej niż tylko to, że nie masz tych dwóch hektarów. Jak sobie teraz dokupisz gdzieś te dwa hektary, to nadal masz 30 hektarów, z których de facto nie możesz korzystać tak z grubsza w wielkim uproszczeniu. No tak, autor tych zmian przedstawia jeszcze ciekawszą sytuację. On przedstawia kwotę 88 tysięcy jako kwotę pozwalającą odtworzyć domostwo przez najuboższych wywłaszczanych. Ja się pytam gdzie? Za 88 tysięcy? Tak. Ale w sensie to jakiś bardziej szałas chyba teraz. No tak mi się wydaje. No Dla przykładu, dwa lata temu metr kwadratowy działki w Mikołowie, bo o Mikołowie teraz mówimy, kosztował 130 do 180 zł. Obecnie ta kwota to rząd 400 zł. Więc zakładając średnią sprzed dwóch lat, czyli te 155 zł, tak załóżmy, to za wspomnianą w uzasadnieniu kwotę kupimy działkę o powierzchni 570 metrów kwadratowych. A gdzie dom? Ale tak, ale dla ceny 400 zł, czyli obecnych, bardziej realnych, to będzie już tylko 221 metrów kwadratowych. No da... Więc gdzie cała reszta? Pozostaje chyba tylko kupić namiot. No właśnie, a na 220 metrach dom to tak średnio dasz radę postawić. Zwłaszcza jeśli to jest w takim planie zagospodarowania, że możesz zabudować tylko małą część tej działki. Tak. E, no, dokładnie. Drodzy Państwo, no, ktoś tak kiedyś mówił, że człowiek, który da radę kupić nieruchomości po cenie z oświadczeń majątkowych polityków, to zbije majątek. Ja mam czasem wrażenie takie, że tym politykom naprawdę po prostu ich czasem nieprawda, którą podają, że oni w to uwierzyli i uwierzyli, że nieruchomości naprawdę są tyle warte, ile oni wpisują doświadczeń majątkowych. No albo są cynicznie nieuczciwi. Skłaniałbym się ku temu drugiemu, ale nie mam dowodów. Ja też tylko tak sobie gadam. Licencja <grym> Pantika. No więc jeśli wyceny nie zostaną przeprowadzone z tymi wspomnianymi elementami, to można powiedzieć, że mieszkańcy zostaną zwyczajnie ograbieni z majątku. Mhm. I tak to właśnie wygląda w państwie prawa, prawa, że pieniędzmi z własnych podatków sfinansujemy inwestycje, które nas ograbi. No. I nic nie możemy z tym zrobić. No. To jest straszne. I najgorsze, jest, tak. I najgorsze jest to, że ludzie są nieświadomi tego mechanizmu i myślą, że się wzbogacą, bo są osoby, które, no, były przykłady w historii, gdzie kupowano działki i pod autostradę później się ludzie wzbogacali. No, ale to było kiedyś. I podejrzewam, że to wtedy było celowo pod kogoś przygotowane. Też mam takie Ale teraz Teraz już tak nie będzie. No właśnie, poza tym dodajmy, to nie jest tak, że Wy chcecie się wzbogacić, tylko Wy chcecie je zubożeć, jeśli dobrze pamiętam, dobrze zrozumiałem. No dokładnie tak. Dodatkowo należy zapytać, jak zostanie rozwiązana kwestia nieruchomości obciążonych hipoteką. Je, żadnej spec ustawy w tym temacie nie ma. No właśnie, bo zwłaszcza. O tym za, chwil, o tym za chwilę wspomnę, bo to, bo, bo to się tyczy wywłaszczeń, gdzie w pierwszej kolejności zaspokojany będzie bank. Faktycznie. A nie właściciel. Faktycznie. Ale jazda. No więc właśnie. Kontynuuj, panie. Jakbyś mógł nie ruszać tak bardzo głową, bo wtedy ci tam trochę trzeszczy mikrofon. A, przepraszam bardzo. Jeszcze może odepnę kabel zasilający od słuchawek. No, w ogóle byłoby najlepiej. Może teraz będzie lepiej. No, mów, mów, proszę. No więc zgodnie z umowami uzyskane odszkodowanie będzie musiał spłacić istniejące zobowiązania, tak jak powiedziałem. Raczej wątpię, by pieniądze starczyły. No czy, więc czy to gdzie tu się pojawia temat nowej działki, no bo tak, jeżeli spłacimy bank, to zostanie nam, no tu mówimy o, o kredytach, które dopiero za zostały, zaczę zaczęto je spłacać, no to co w tej sytuacji? Spłacimy kredyt, a gdzie kupić działkę, a gdzie wybudować dom? Nowy kredyt dostaniemy? Pewnie tak, ale na gorszych warunkach, bo warunki się zmieniały na przestrzeni ostatnich lat. No tak, to prawda. Czyli powstaje łańcuszek, który może doprowadzić do y, zaczynania wszystkiego od zera tak naprawdę. Ustawa, która nie była idealna, miała na celu uporanie się z właścicielami, którzy blokowali inwestycje dla całej społeczności, bo to się do, do tego sprowadza. Mając tę wiedzę co teraz, to te osoby często nazywane głupkami, bo tak to się mówiło, a bo ty jesteś szurem, ty blokujesz postęp i w ogóle. No więc, więc mając tą wiedzę, co mam teraz, to tych osób naprawdę nie, nie nazwałbym głupkami. One po prostu świadom, były świadome tego, co je czeka i walczyły o swoje, o uczciwość w całym procesie wywłaszczenia. A teraz mamy sytuację, gdzie dokonuje się zmian w ustawie, zaostrzając pewne warunki i to teraz państwo nas wszystkich traktuje jak głupków. No, bo my się sprzeciwiamy. W miniony poniedziałek mieliśmy w naszym sołectwie przyjemność spotkać się z panem Ochojskim, o którym wspomniałem, który robił analizę tej ustawy, który w oparciu o swoje bogate doświadczenie opisał nam cały proces wywłaszczenia. I teraz bardzo cię proszę, Krzysztofie, ja ci prześlę link, jakbyś ten link podlinkował do materiału nie, z tego nie, spotkania. Nie, 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 jak nie. Jak się na coś nie ubawialiśmy przed nagraniem, to okay. proszę nie, nie wrabiaj mnie w coś takiego na do nagrania. Nie wiem, nie, co nie, to jest okay. za link, nie wiem, co tam jest, Dobrze. nie wiem, do czego prowadzi. To może inaczej. Jak się z nim zapoznasz i uznasz, że warto go podlinkować, to zdecydujesz. Ja nie naciskam. Nie wiedziałem, także przepraszam, że z tym wyskoczyłem. Okej, okay, spoko. Yy, no więc do tej pory wiedzieliśmy, co nas mniej więcej czeka. Jeżeli chodzi o wywłaszczenie, że nie będzie, że tak powiem, tych kwot tak, jak byśmy chcieli. Ale to spotkanie tak naprawdę otworzyło nam jeszcze bardziej oczy. Bo ta, takie fakty jak oddanie nieruchomości przed jej wyceną, Wywłaszczenie tylko wymaganej części działki, bądź decyzja o wywłaszczeniu z rygorem natychmiastowej wymagalności. O tym nie mieliśmy zielonego pojęcia. I teraz tak, czy w warunkach rynkowych ma miejsce taka sytuacja, że ktoś deklaruje zakup nieruchomości, zabiera ją, a potem płaci tyle, ile mu pasuje? Na, ile mu pasuje? Odpowiedź jest oczywista. No nie ma. Albo wątek wywłaszczenia tylko fragmentu działki. No to co to, to, o czym mówiłem, nie? Miałeś 60 hektarów, wzięli ci dwa hektary z te środka, które potrzebowali. Tak, bo tu jest taki, taki jeden element. Jeżeli pozostały fragment działki nie spełnia wymogów prawnych, pozwalających na, zgodnie z przepisami budowlanymi, na przykład postawienie budynku na tej nieruchomości, to wtedy taki właściciel może wnioskować do inwestora o to, żeby ten tak zwany fragment resztkowy też od niego odkupił. Ale jest to wnioskowanie. A poza tym yy, czasem fragment nie jest resztkowa i tak bardzo mocno traci na wartości. Wiesz, takie hmm. sytuacje, gdzie na przykład rolnik musi jechać do drugiej części swojego gospodarstwa, na przykład 50 kilometrów w obie strony, są częste po tym, jak ich wywłaszczono na autostrady. Tak, tylko to jeszcze działa w drugą stronę, bo, bo inwestycja kolejowa jest yy, tak zwaną inwestycją. No liniową. Czyli pod tą inwestycję wywłaszcza się tyle ile trzeba. Tak. To tak jak mówisz, wtedy działka może być przedzielona. I na przykład takie wspomniane gospodarstwo u nas prawdopodobnie będzie kilka takich przypadków. Jest tylko ta zabierana, ta część potrzebna i reszta pozostaje. Ale są też sytuacje, kiedy to wywłaszczenie dotyczy się ledwo skrawka działki. I mamy sytuację, gdzie Część działki nam wywłaszczą, ale pozostała część spełnia wymogi, że coś tam może stać. Zresztą najczęściej jest tak, że stoi tam na przykład budynek i tego budynku już od ciebie nie odkupią. No nie. Oni zabiorą tylko ten fragment działeczki i ty za oknem zaraz będziesz miał linię kolejową. No to, to, co powiedziałem do początku. Dokładnie. Tak, dokładnie tak. E, drodzy Państwo, to się tak wydaje, ale to jest koszmar mieszkać przy linii kolejowej, koszmar. I o ile przy autostradach, to pamiętam, że jakieś jeszcze tam stawiają jakieś tam te ekrady dźwiękoszczelne, o tyle nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widział taki e ekran przy pociągu, przy linii kolejowej. Może się stawia, po prostu nie widziałem. No, kolejny element, czyli ta natychmiastowa wymagalność. Ona powoduje, że musiałbym z dnia na dzień opuścić dom. A mimo to Nadal byłbym zobligowany ponosić koszty stałe i spłacać kredyt zaciągnięty na jego budowę. Więcej płacić podatki za niego. Tak, dokładnie. Dodatkowo w przypadku wypłaty, nazwijmy to po, wprost, złodziejskiego wręcz pod kątem kwoty odszkodowania, w pierwszej kolejności, tak wspomniałem chwilę temu, zaspokojane są roszczenia banku. Tak. No więc nam zostaje naprawdę już w tym momencie niewiele pieniędzy, żeby coś z nimi zrobić. Tak, i Dodatkowo... musicie brać nowy kredyt, yy, gdzie nie wiadomo, czy wa, bank wam da, kiedy wam da, kiedy coś wybudujecie, no i przede wszystkim, gdzie macie mieszkać do tego czasu, jak coś wybudujecie. Dokładnie tak. Dodatkowo wywłaszczenie pozbawia nas praw nabytych na daną nieruchomość. Jak taki przykładowy prosument. Ja akurat jestem prosumentem, bo mam instalację fotowoltaiczną. A co z dotacjami unijnymi na tego typu inwestycje? No przecież pewnie no, według... będzie musiał zwrócić. No, właśnie to miałem powiedzieć, że zapisy są takie, że trzeba później zwrócić tą inwestycję. Przynajmniej tą kwotę dotacji, oczywiście. No, no i na to nie ma spec ustawy. Nie ma. No, no bo politycy ra rać sobie Polaków No bo politycy dbają o swoje interesy, a nie twoje. No to, to, to jest oczywiste, nie? Masakra. I tak odnosząc się do zasadności całej inwestycji, to chciałbym zwrócić uwagę, że na Śląsku mamy dwa. I 82-setne większe zagęszczenie linii kolejowych na 100 km kwadratowych niż w pozostałej części Polski. No to jeszcze nam chcą dodatkowe linie dorzucić. To za chwilę będziemy mieć, że tak powiem, krajobraz z liniami kolejowymi. No właśnie, zamiast te dodatkowe linie jakoś zmodernizować, żeby można było po nich szybko jeździć, to budować nowe od razu, nie? Bez sensu. Dokładnie trochę. tak. Tutaj należałoby brać przykład, no akurat z Niemiec bo oni swoją linię dużych prędkości budują od 1970 roku, gdzie testowa linia została oddana w 1985 roku, a do użytku weszła 4 lata później. I tam linie kolejowe były budowane wzdłuż autostrad z uwzględnieniem rachunku społecznego, czyli właśnie, żeby nie zabierać ludziom nieruchomości niepotrzebnie. Plus jeszcze rachunek Kol ekonomiczny, bo wtedy tak. masz taniej po prostu. Tak. Oni dodatkowo, właśnie pod względem ekonomicznym, to skupiali się na tym, aby ta inwestycja została wykonana środkami własnymi w głównej mierze. No wiadomo, nie wszystko się da, ale oni przynajmniej się starali zrobić to środkami własnymi. Obawiam się, że w naszym przypadku ten stosunek środków własnych do firm zewnętrznych, obcych, zagranicznych, może nie obcych, ale zagranicznych, będzie dużo gorszy, na naszą niekorzyść. Pewnie tak. I pewnie będzie drogo i pewnie będzie jakieś wypaczona wersja partnerstwa publiczno-prywatnego, przez które nie, dość, że za to zapłacimy, to jeszcze potem nie będzie do końca nasze. Tak, jak, jak autostrada krzyka. No, no Niemcy budują to. Bo to jest tak, do tego zmierzam, że Niemcy budują swoją kolej, szybką kolej do dnia dzisiejszego. To jest już ponad 50 lat i nadal tego procesu nie zakończyli. A my, znaczy my. Pewne osoby myślą, że zrobią to od zera w dziesięć, bo taki jest plan, harmonogram prac. No to to zakrawa o, no, o szaleństwo. No tak. No cóż ja mogę Ci powiedzieć, skoro Ty prawdę rzeczesz. No. <laughs> no także Krzysztofie, no podsumowując, bo tak naprawdę tutaj wiele, znaczy... Byłoby pewnie więcej do dodania, natomiast. Ale jak już zaczniemy wchodzić w jakieś specjalne szczegóły, to lu... tak, tak. to ludziom się znudzi. Jak ktoś będzie miał ochotę, to jeszcze sobie o szczegółach na pewno nieraz porozmawiamy, bo przecież ten proces jeszcze trochę będzie trwał, to mam nadzieję, tak. że jeszcze nie raz będziesz chciał u mnie wystąpić i poopowiadać, jak to dalej wygląda. Y bardzo chętnie, natomiast w tematach bardziej precyzyjnych, ekonomicznych to po pozwolę sobie oddelegować może kogoś bardziej obeznanego w temacie. Nie ma problemu. No także tak krótko podsumowując, no, część mieszkańców y z racji położenia ich nieruch nieruchomości nie na przebiegu, tylko w najbliższym otoczeniu, obawia się wpływu linii kolejowej na ich komfort życia, a nawet bezpieczeństwo. Bo to są te aspekty, o których już, w które nie wchodziłem, ale też mają miejsc, miejsce. Inni natomiast obawiają się, że utracą dorobek swojego życia z powodu nieuczciwej polityki wywłaszczeniowej. Wszyscy mieszkańcy Mokrego oburzeni są, że nic się nam nie mówi i że z butami wchodzi się w wękrawę spokoju, do której spora część nowych mieszkańców uciekła z wielkich miast. No bo, że tak powiem, wybraliśmy to miejsce nie bez powodu. Cisza i spokój, a jednocześnie dobrze skomunikowane. No ale dorzucenie tutaj linii kolejowej to już będzie przerost formy nad treścią, no, naszym zdaniem. Tak mi się tak wydaje. No, dodatkowo, to jest bardzo dla mnie, to, to mnie bardzo boli, że my nie mamy wpływu y, na naszą małą ojczyznę. No co z tego, że będą konsultacje społeczne, jak one będą tylko po to, żeby je odbębnić i nic z nich nie wyniknie? Dla mnie to jest. Dla mnie to jest nienormalne, że wydajemy, znaczy za nasze pieniądze budowane jest coś, na co nie mamy realnego wpływu. No jest niestety normalne, że jest to nienormalne. Wiladów i Ursynów 300 tysięcy osób też nie miały żadnego wpływu, że przez ich dzielnicę będzie szła droga szybkiego ruchu faktycznie autostrada. Zwłaszcza, a zwłaszcza Wilanowianie wyszli na tym fatalnie, bo mają to na, na, na estakadzie. Wyobrażasz sobie, ktoś tam mieszka na pierwszym, drugim piętrze, wychodzi na balkon i jest na poziomie estakady. Jestem w stanie to sobie wyobrazić, bo ostatnio jechałem do Krakowa pociągiem, no notabene. I przejeżdżałem przez, nie pamiętam miejscowości, ale w każdym razie tory były na nasypie, więc tak naprawdę zaglądałem do garnka osobom w kamienicy tuż obok. Cóż powiedzieć. No to, to się do tego sprowadza. Mogę Ci Panie, życzyć no dlatego... powodzenia tylko. I tak, Ja mam nadzieję, że właśnie tak. Tym materiałem skłonimy obywateli do zainteresowania się sprawami lokalnymi. Bo być może do tej pory nie mają pojęcia, że za ich płotem. Ma za kilka lat mknąć szybki pociąg do świetlanej przyszłości, jaką jest CPK. A tak, marketingowo sobie zażartujemy. Tak, albo na przykład być pas startowy, albo na przykład wymyślili sobie, że tam będzie stał hotel jakiegoś, nie wiem, foliarza, ale nie takiego, co jest w czapeczce na głowie, tylko takiego foliarza, co to na folii się dorobił i wyzywa ludzi, jak myślą, że nie słuchają. Tak. Hypotetycznego, tak, ja, ja... nie żadnego konkretnego, żadnych tam, żadnych tam skojarzeń z Sokołem, Orłem czy innym. żadnych. Znaczy, to, to mnie po prostu bardzo dziwi. Ja, nie byłoby prawdopodobnie w ogóle problemu, gdyby wywłaszczenia były na zasadach uczciwych. To nawet Bank Światowy wydał dyrektywę o tym, że tego typu inwestycje powinny się odbyć o odszkodowania tak zwane odtworzeniowe. Z uwzględnieniem cen materiałów, robocizny. I tak dalej, i tak dalej. A u nas jakoś, nie będę się wyrażał, od której strony jest to robione. Dokładnie tak. Łukaszu, Także. serdecznie Tobie dziękuję za materiał, ja za rozmowę. Dziękuję. Wam widzowie dziękuję za wysłuchanie i serio, zainteresujcie się, co się tam dzieje, bo bierność jest tym, na co oni liczą. Nie bądźcie bierni. Bo inaczej może się okazać, że niedługo będzie Was budził nie ćwiergot ptaków, tylko samolot. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, Łukaszu. Dzięki bardzo. Jeszcze raz pozdrawiam. Hej.